Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Moje dzisiejsze oświadczenie dotyczy sytuacji, o której już wspominałem na początku dzisiejszego posiedzenia Senatu, a mianowicie bulwersującej sprawy zdjęcia symbolu religijnego, czyli krzyża, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez wojewodę Komorskiego. Symbol religijny, jakim jest krzyż, jest od początku państwa związany z naszą państwowością, z mieszkańcami Polski i terenów, gdzie mieszkali zawsze Polacy. Zresztą nie tylko Polacy, bo cała Europa to był teren, gdzie można powiedzieć zaznaczano budowaniem kościołów i stawianiem krzyży i do momentu, gdy sięgały świątynie chrześcijańskie, tam była Europa. Krzyż był obecny w polskim państwie, tak jak wspomniałem, od początku dziejów. Poprzez rozwój państwa polskiego również był obecny. Dopiero zabory sprawiły, że z symbolem krzyża Polacy wiązali swoje nadzieje na odzyskanie wolności i niepodległości. Później, gdy ją odzyskali, krzyż był również obecny w państwie polskim. Symbol wiary wielu mieszkańców naszej ojczyzny. I gdy przyszła okupacja w czasie II wojny światowej, ten symbol został zniszczony, zdejmowany przez okupantów. Później niestety przez kolejną czerwoną zarazę komunistyczną znów był niszczony ten symbol. I Polacy w ramach również opozycyjnych działań gromadzili się wokół tego symbolu, który był związany i z religią, ale też z polskością i z naszą historią. Tak się działo przez cały czas do 1989 roku i dlatego zawisły te ponownie symbole religijne właśnie krzyża w różnych urzędach, szkołach, powróciwszy na swoje miejsce po tych okresach, gdy Polacy sami nie mogli decydować o swoim państwie. Był to symbol, który nigdy nie był podważany, aż widzę do dzisiejszego dnia, gdy wojewoda dokonał tego aktu, żeby zdjąć ten krzyż. Jest to sprawa dla mnie skandaliczna. Po pierwsze, jak można mówić o tolerancji religijnej, gdy się w czasie przedświątecznym nawet, ale i w każdym czasie robi takie rzeczy. Wiemy, jak oburzaliśmy się, gdy i pani marszałek również, gdy symbole religijne były atakowane tutaj w parlamencie polskim. Po drugie, jak można w tak symboliczny sposób napluć społeczności katolickiej w twarz, gdy robi się takie gesty, jak budować wspólnotę, gdy takiej społeczności wyrządza się moim zdaniem krzywdę moralną. I to nie chodzi tylko o mieszkańców Lubelszczyzny i województwa lubelskiego, gdzie wojewoda ma swoją jurysdykcję, ale też oddziałuje to na cały kraj. I to działanie nie uważam jako zgodne z polską racją stanu, zgodnie z tym, co chcemy budować na wolności religijnej, bo chciałbym przypomnieć, że chrześcijaństwo i Polska związana z chrześcijaństwem to był zawsze dom tolerancji. Tutaj do nas zjeżdżali wszyscy, którzy byli gnębieni za swoją religię, wyznanie, bo mimo, że tutaj zawsze wiara katolicka była większością w Polsce, to zawsze byliśmy tolerancyjni. Gdy będziemy zdejmować i odcinać się od tych swoich korzeni, to nie wiem, jak będzie wyglądała tolerancja i jak będzie wyglądała nasza przyszłość w tym zakresie. Stąd też mam nadzieję, że minister spraw wewnętrznych i administracji odbędzie stosowną rozmowę ze swoim podwładnym, wojewodą lubelskim, w
celu wyjaśnienia mu, jakie zadania stoją przed wojewodą. Państwu życzę dużo spokoju w tym okresie przedświątecznym, radości, wesołych świąt. Mam nadzieję, że nikt żłóbka też nie będzie likwidował, choć właśnie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie słyszałem, że też zlikwidowano nawet żłóbek, symbol Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.